Czyli stare chińskie przysłowie mówi o grzybach, że nie mają nawet pąku ani liści, jednak mają owoce. Jest to wyśmienita potrawa, a nawet lek i doskonały wytwór natury. Tento citát totiž nádherně vystihuje podstatu léčivých nebo medicinálních hub. Jsou totiž jak potravou, tak lékem. Czyli to bardzo dobrze określa naturę grzybów leczniczych, które są tak zarówno i potrawą, zarówno lekiem. Houby są takowe zwłaszczne organizmy. One totiż nie patrzą ani do roślinnej rzeszy, ani do żywoczyśnej rzeszy. Są zcela výjimečným druhem a některými svými vlastnostmi se více podobají živočichům a některými zase rostlinám. Czyli grzyby są takie wyjątkowe stworzenia, które nie należą nawet ani do zwierząt, ani do roślin. Niektóre właściwości są bardziej związane z roślinami, inne ze zwierzętami. Są takie zvláštní organismy tím, že obsahují výjimečné kombinace určitých účinných látek, jako jsou třeba beta-glukany, triterpeny, enzymy, vitamíny a tak dále. A tyto látky jsou schopné ovlivnit zdraví člověka. No, są wyjątkowymi, moment, ja to muszę sobie, są wyjątkowymi, dlatego że zawierają, że są bardzo wyjątkowymi organizmami, które zawierają wyjątkowe kombinacje poszczególnych leków, jak substancji, jako beta-glukanów, tripertenów, enzymów, witamin, które mają wpływ na zdrowie człowieka. Mm-hmm. Są také velmi zvláštní tím, oproti třeba bylinám, že dokáží ovlivnit poměrně široké spektrum zdánlivě různorodých problémů. Od imunity přes civilizační problémy až třeba po psychické nerovnováhy. Są wyjątkowe w tym, že potrafią mieć wpływ na bardzo szerokie spektrum pozornie różnorodnych problemów, czyli przez immunitę, jakąś cywilizacyjną nierównowagę, aż do psychicznych problemów. Mm-hmm. Tohle to byliny nebo bylinné kombinace moc neumí. Oni jsou poměrně přesně zaměřené. A myslím, že tohle ta širokospektrost je vlastnost, která z nich dělá jeden z nejpopulárnějších přírodních prostředků ke zlepšení zdraví. A v této přednášce se vám pokusím vysvětlit, proč. Czyli mało która roślina czy zioło takie ma takie kombinacje i potrafi takie ma takie właściwości. Jest to taka właściwość, która z nich czyni jedną z najpopularniejszych naturalnych środków i w tym wykładzie postaram się wyjaśnić, dlaczego tak jest. Na świecie istnieje asi 1,5 milionu hub. Niektórzy wiedzy říkají aż 5 milionów. Ale to nikdo neví, protože většina z nich jsou takzvané mikromycety, které nevidíme běžným okem pouze pod mikroskopem a nikdo neví, kolik jich roste třeba v amazonských pralesích. Na světě istnieje okolo 1,5 do 3 milionów grzybów, może nawet i 5 milionów, ale niektóre są na tyle małe, są mikroskopijne, można je oglądać tylko pod mikroskopem, a w sumie nikt nie wie, ile rzeczywiście istnieje grzybów w Puszczy Amazońskiej. Hmm. Existuje jedna studia, która říká, że 540 druhów hub mają nějaký pozytywny wpływ na zdraví człowieka. Że istnieje takie jakieś badania naukowe czy publikacje, które twierdzą, że około 540 rodzajów ma wpływ na zdrowie człowieka. A dneska a na příštím webináři budeme mluvit, a tady myslím, že není správně to číslo, asi teďka nevím, o 15 nebo 16 druzích. A dzisiaj na przyszłym seminarium czy webinarium będziemy mówić albo o 14, nie wiem, czy to jest ścisła ta, czy poprawna ta liczba, albo 15 podstawowych rodzajach grzybów witalnych. W Czechach
jsou houby velmi populární na konci léta, protože většina Čechů se věnuje houbaření. Nevím, jak to máte v Polsku. Stejně. Koncem lata v Čechách grzyby są bardzo popularne. Większość populacji zajmuje się grzybobraniem. Ale houby nejsou zajímavé pro nás jenom tím, že jsou, že z nich je výborná polévka nebo jsou dobré do omáčky, ale bez hub by nemohlo fungovat mnoho druhů průmyslu. Grzyby nie są wyjątkowe tylko tym, że jest z nich wyborna zupa czy sosy, ale nie mogłoby bez nich funkcjonować wiele różnych przemysłów. Houby se samozřejmě určitě víte, používají při výrobě piva, při výrobě vína nebo chleba. Bez hub bychom třeba neměli kyselinu citronovou. Bez grzybów używa się do wyrobu vína, piwa, serów, chleba i nie mielibyśmy kwasku cytrynowego bez grzybów. Houby se také používají v lékařství a ve farmacii. Určitě se slyšeli o Flemingovi, který v roce 1927 objevil penicilín. Grzyby się używają także oczywiście i w służbie zdrowia, czy w opiece zdrowotnej, w farmacji. Z pewnością słyszeliście o Janie Flemingu, który w roku 1927 odkrył penicylinę. Ale to využití hub ve farmacii je mnohem širší než jenom při výrobě antibiotik. Používají se třeba v gynekologii, k urychlení děložních vztahů a tak dále. Ale to není tématem dnešní přednášky. Grzyby farmacji używa się w o wiele większym spektrum niż tylko przy antybiotykach, na przykład w ginekologii, przy zapaleniu macicy, ale nie będzie to tematem dzisiejszego wykładu. Przepraszam, chciałem z skurczu macicy, nie zapalenie macicy, skurczu macicy. Tak. Nedawno jsem četl takovou velmi zajímavou knížku, nevím, jestli vyšla i v polštině, od Martina Sheldrakea, jmenuje se Propletený život. Martin Sheldrake je vědec, mykolog, který se po celý život zabývá houbami. Nedávno čítám velmi zajímavou knížku Martina Sheldrakea, Splečené życie, či Přeplečené życie. Je to naukovec, mykolog, který celé życie zajmuje se grzybami. A ve své knize velmi dobře popisuje, jak jsou houby pro člověka důležité, jak je houbami doslova propletená celá příroda. A v té książce bardzo dobře opisuje, jak grzyby jsou dla člověka vážné i že tymi grzybami celá vlastně příroda je splečená, přerošněná. Velmi důležitou funkcí hub je, že fungují jako přírodní recyklátory. Recyklátory odumřelých rostlin a živočichů. No a kdybychom neměli houby, tak by náš svět za chvilku vypadal jako tady ta fotka vpravo dole, jako jedno velké smetiště. Čili grzyby služí tady jako ten největší přetvůrce materiálu organického obumarlých části rostlin i zvěřat. Gdyby nie było grzybów, tak by nasz świat za chwilę wyglądał tak, jak to zdjęcie na dole, to jedno wielkie śmietnisko. W nějaké studii jsem četl, że houby takto syntetizují, przemieniují 200 miliard tun rostlin a živočichů denně. 200 miliard tun. Grzyby są w stanie jak gdyby przetworzyć 200 milionów ton substancji dziennie. Nevím, jestli vy si dokážete představit, kolik je 200 miliard tun organického materiálu, já ne. A tak jsem to jednou zkusil přepočítat na slony. Je to 40 miliard slonů. Myslím, že i to je číslo, které si nedokážeme představit. Nevím, či jste v stanie vyobrazit sobě, ile to dokładnie jest 200 miliardów ton czegokolwiek, więc ja to sobie wyobraziłem, że jest to 40 miliardów słoni, co oczywiście dalej nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to jest ciężkie.
v té knižce od Martina Šodrejka je popisováno, jak houby dokáží pomáhat stromům a dalším rostlinám v růstu, jak jim přivádí živiny a naopak, jak houby pomáhají, jak rostliny nebo stromy pomáhají houbám. Je to taková dokonalá symbióza. V tej książce jest napisane właśnie, jak grzyby są w stanie pomagać roślinom i tym samym zwierzętom, jak to jest wszystko spojone, dostarczają z składników odżywczych i... Jo. My si často představujeme houbu jako jenom to, co vidíme v lese, co vidíme vlastníma očima, ale nevidíme to, co roste pod zemí. A to je mnohem, mnohem větší, než to, co roste nad zemí. Kiedy myslíme o grzybach, najčastěji myslíme to, co vidíme, čili to, co vidíme, co je nad zemí, ale generálně większość grzyba je to, co je pod zemí. I to tego nie vidíme. Je to značně większa część. To, co vidíme růst nad zemí a to, co sbíráme, této části se říká plodnice. Tej części, która jest nad ziemią, mówimy o niej owocnik grzyba. Nicméně větší část houby nevidíme. To je to, co roste pod zemí. Tomu se říká mycelium. A jsou to takové kořínky houby, které jsou tvořeny takovými vlásky, kterým se říká hyfy. Większość grzyba, którego nie widzimy, jest to tak zwana grzybnia, czyli mycelium i to są, tworzy często takie włoski, które mówimy na nie hify. W podstate veškerá půda je protkaná myceliem. Dokonce i v listech stromů rostou určité druhy hub. Właściwie cała gleba jest przerośnięta tym mycelium, czyli grzybnią. W niektórych częściach rosną różne części liści, przepraszam, rosną różne także grzybnie. A to mycelium może dosahować obrowskich rozmiarów. Trzeba w Oregonu existuje jedna houba, które Američani říkají halimaš, a která roste na rozloze 1700 fotbalových hřišť. Grzyby mogą, te grzybnie mogą osiągnąć olbrzymie rozmiary. W Oregonie rośnie jedna grzyba, na której nazywają ją halimasz i zajmuje powierzchnię 1700 boisk do piłki nożnej. No a pomocí mycelia houby nejenom získávají a přenáší výživu a vlhkost, ale také se říká, nebo vědci říkají, že houby pomocí toho mycelia, pomocí těch kořínků, dokáží komunikovat. Čili za pomocí grzybni, grzyby nie tylko zyskują i přenoszą substancje odżywcze, wilgoć, czyli wodę, ale mówi się także, że za pomocą grzybni grzyby komunikują, a niektórzy mówią, że może mieć jakąś własną świadomość. Mm-hmm. Możemy z nadsadzką říct, że houby są takový lesní internet, że propojují ostatní rostliny, ostatní stromy a pomáhají im v tom v získávání energie. Czyli możemy powiedzieć, że grzyby tworzą taki leśny internet, który łączy ze sobą rośliny, różne rośliny, drzewa i przekazują energię. Pro léčbu houbami se používá jak mycelium, tak plodnice. Nicméně terapeuticky smysluplnější je využívání té plodnice. Hned vysvětlím proč. Do leczenia grzybami używamy zarówno grzybnie, jak i owocniki, jednak z punktu widzenia terapeutycznego ważniejsze jest używanie owocników i zaraz wytłumaczę dlaczego. Mam jedno takowe przypodobnienie. Czińska medycyna twierdzi, że w naszym organizmu vedą dráhy, takowe kanálky, gdzie proudí energie čchy, stejně jako proudí krew w cévách, nebo lymfa v lymfatických cestách.
Mam takie porównanie, że jak wiecie, medycyna chińska twierdzi, że w naszym organizmie istnieją kanały energetyczne, meridiany, gdzie krąży energię qi, tak samo jako krew w naczyniach i limfa w naczyniach limfatycznych. A představte si, že v té dráze proudí energie a ta se v určitém místě jakoby skoncentruje a vyrazí k povrchu, kde udělá takový gejzír. A to je akupunkturní bod, který využívá terapeut, akupunkturista k tomu, aby tu energii usměrňoval, doplňoval, vypouštěl, přesměrovával a tím dostal člověka do rovnováhy, do harmonie. Czyli jak wiemy, w takim kanale krąży energię, a ta energia jakby się koncentruje i wychodzi na zewnątrz i stworzy taki jakby gejzer, taki punkt akupunkturowy, który używa terapeuta, akupunkturzysta, aby przy pomocy igieł mógł tą energię przekierowywać, aby człowieka jakby wrócił do tego poziomu równowagi. No a podobně to je s mycelium, nebo aspoň já si to tak představuji. V určitém místě se energie toho mycelia, té houby, jakoby skoncentruje a vyraší k povrchu. A je to docela síla, protože ta plodnice dokáže prorazit i asfalt, jak vidíte tady na tom obrázku. A ja wyobrażam sobie, że podobnie jest tak z grzybnią. To jakby w pewnym miejscu ta energia się tak skoncentruje, jest w stanie wyjść na zewnątrz, a tworzy tak wielką siłę, że ten owocnik jest w stanie uszkodzić asfalt, czy przejść asfalt, tak jak to widzicie na rysunku. A to jeden z powodów, proč w ordynacji używam k terapii hlavně extrakty z plodnic, protože v plodnicích je ta energie maximálně koncentrovaná. Můžeme také říct, že plodnice jsou pohlavními orgány houby. I je to jeden z powodów, dlaczego w mojej ordynacji, w moim gabinecie używam głównie owocników, dlatego że tam ta energia jest bardzo skoncentrowana. No i można powiedzieć, że właściwie te owocniki to są tak zwane organy płciowe grzybów. Jedinou takovou výjimkou je houba cordyceps, o které dneska budeme mluvit. A tam je to trošku z technologických důvodů, proč se využívá u cordycepsu mycelium. Jedním z výjimků je cordyceps, o kterém budeme dzisiaj mluvit. A vlastně tady z jakých technologických důvodů užívá se tady hlavně grzybni. No a pak jsou to ještě jiné důvody. Třeba ten, že mycelium nelze úplně očistit od substrátu, na kterém roste, takže výrobce pak třeba udává, že produkt obsahuje 40-50% polysacharidů, ale polovinu z toho jsou polysacharidy z toho substrátu, které nemají žádný terapeutický efekt. Je ještě jeden taký istotná řeč, že grzybniej nie zawsze, czy nigdy nie jesteśmy w stanie całkowicie oddzielić od substratu, na którym rośnie. I część, jak nawet się podaje, że jakiś produkt zawiera 40% polisacharydów, część z tego, czy połowa z tego zajmują, czy obejmują polisacharydy z tego substratu, w którym grzyb rośnie, a te mają są bez znaczenia terapeutycznego. Houby jsou tady na zemi už hrozně dlouhou dobu. Říká se, že svůj vývoj dovršili před 900 miliony lety. Grzyby jsou už na světě bardzo dlouho. Mluví se, že zakončili svůj rozvoj už před 900 milionami let. To je hrozně dlouhá doba, když si to porovnáte s člověkem, který tady existuje, zhruba homo sapiens 200 milionů let, 200 tisíc let. A nebo třeba 4000 nebo 6000 let, těžko říct. Je to bardzo długi okres w porównaniu z Homo sapiens, który istnieje na Ziemi tylko 200, prawdopodobnie 200 tysięcy lat. A můžeme to říct i jinak.
Houby si za tu dobu 900 milionů let neustále vylepšovaly své schopnosti adaptovat se na vnější podmínky. Jinými slovy, neustále si vylepšovaly svoji schopnost přežít. Czyli możemy to inaczej powiedzieć, że przez te 900 milionów lat, żeby stale poprawiały swoje jak gdyby możliwości adaptacji na czynniki zewnętrzne, no czyli jak te możliwości przeżyć na świecie. Wiedzy zistili, że gdy Zemi postihla jaka kataklizmatyczna katastrofa, tak houby byli jedni z prvních organizmů, które se vždycky spamatovali a začali znovu růst. Třeba když před 65 miliony lety dopadl na Zem velký asteroid, tak ten prakticky vyhubil veškerý život na Zemi, vyhubil všechny dinosaury. A houby byly první, které se zpamatovaly a začaly opět fungovat. Naukowcy stwierdzili, że w czasie, kiedy Ziemię w przeszłości była czy jakaś katastrofa klimatyczna, kataklizm, tak grzyby były jedne z pierwszymi organizmów, które jak gdyby z powrotem zaczęły rosnąć. I 65 milionów lat temu, kiedy na Ziemię spadł wielki asteroid i praktycznie wyginęło większość organizmów, łącznie z dinozaurami, grzyby były pierwsze, które się jak gdyby opamiętały, które były w stanie jak gdyby z powrotem wrócić się do tego normalnego życia i funkcjonować normalnie. To nam dokazuje, że houby si vybudovali opravdu úžasnou schopnost přežít v jakýchkoliv podmínkách. Mají úžasnou schopnost adaptace. Ale co je na tom příběhu nejdůležitější, že když užíváme houby, tak oni jsou schopné tuto schopnost adaptace přenést na nás, jako kdybychom si ji od nich půjčovali. Czyli co jest istotne, że te grzyby za te miliony lat potrafiły jak gdyby tak stworzyć w tych stale zmieniających się warunkach taką wspaniałą zdolność adaptacji, a w tym, co jest najciekawsze, że kiedy używamy grzyby, one w stanie są jak gdyby tą zdolność adaptacji przenieść na nas. To znaczy, i my jsme potom schopni lépe se přizpůsobovat stále se měnícím vnějším podmínkám. To znamená lépe odolávat všemu, co přichází zvenku a co pro náš organismus je často nepříznivé, co rozkolísá naši rovnováhu. Čili v tom přes díky grzybom jesteśmy v stanie się zaadaptować zmieniającym się warunkom, bardziej być odpornym na to, co przychodzi z zewnątrz, co jest dla nas niekorzystne, co rozrusza czy rozkłada jego równowagę. No, teď si powiemy nieco z historii, ale nie bójcie, bude to velmi krátký whled do historii medicinálních hub. Teraz powiemy coś o historii, ale nie bójcie się, będzie to bardzo krótka wzmianka. Na historii tady dneska nie mamy moc prostoru, ale byłoby o czym powiedzieć. Moglibychom si trzeba říct o mumii, którą našli vědci kdysi w Alpach a říkají Etsy. A tato mumie měla u sebe dvě houby. Jedna pravděpodobně sloužila na rozdělávání ohně a druhá asi k léčbě. Czy nie mamy dzisiaj za bardzo czasu, a byłoby o czym mu powiedzieć? Na przykład moglibyśmy wspomnieć o mumii, która była znaleziona w Alpach, przy której znaleziono zostały dwa grzyby. Jeden prawdopodobnie do rozpalania ognia, jeden grzyb, a drugi prawdopodobnie do leczenia. Moglibyśmy si trzeba powiedzieć o lekarzy rzymskiego cisarza Nerona, o Dioskoridovi, který ve své materie medice popisuje účinky hub na lidské zdraví. Nebo třeba o mističce, o svaté Hildegardě z Bingenu, která houby používala k léčení. Moglibyśmy wspomnieć też o lekarzu cesarza rzymskiego Nerona, Dioskoridesie,
który w swojej materii medica opisuje działania grzybów na ludzkie zdrowie, albo o lekarce mistyczce świętej Hildegardzie z Bingen, która też używała grzyby. Pojďme se ale podívat spíše do Asie, hlavně do čínské medicíny, kde má používání hub v lékařství tisíciletou tradici. Raczej pojďme popatřit, jak to vypadá v Asii, kde hlavně v čínské medicíně grzyby už mají tisícletní tradici, či tradici, která má tisíce let. Léčebné účinky mnoha hub jsou popisovány už v díle Shen Nung Pen Cao, které napsal bájný císař a zakladatel čínského zemědělství a také bylinkářství Shen Nung, a který byl známý tím, že všechny rostliny, všechny bylinky, všechny houby zkoušel sám na sobě. Čili tady popatřme se na dílo Shen Nung Pen Cao, które było właśnie napisane przez twórcę jednego chińskiego rolnictwa i ziołolecznictwa, Shen Nung, który był tym słynny z tego powodu, że wszystkie leki próbował na sobie, wszystkie te grzyby próbował na sobie. Jedna legenda o Shen Nungowi twierdzi, że tento cisarz miał průhledné tělo, nikdo říká skleněné tělo, a tak na sobě mohl vidět účinky různých rostlinek, různých bylinek, což je zajímavá myšlenka. Je legenda, která tvrdí, že Shen Nung měl přeziočisté či šklané tělo, aby mohl vidět dělání různých rostlin i ziół, co je takým no, ciekavým pomyslem. Občas přemýšlím nad tím, jak vůbec čínská medicína vznikla. Někdo říká, čínskou medicínu nám přinesly vyšší bytosti. Někdo má takový empirický přístup, řekne, ten člověk v pravěku se bouchnul pod kolenem a začalo mu lépe trávit. Trefil se náhodou do bodu žaludek 36. Ale myslím, že to takové... No, czasem myślę, jak w ogóle, że tak powiem, jak powstała medycyna chińska. Niektórzy mówią, że zostało nam to dane z jakichś wyższych istot z nieba czy z kosmosu. Inni znowu twierdzą, że ktoś się tam uderzył kamieniem, zdaje się, do kolana i zaczął lepiej trawić. No i tak powstał tam punkt żołądek 36. Oni to tady lidé na západě běžně nevnímají, ale čínská medicína je velmi propracovaný systém, velmi propracovaný léčebný systém. Ludzie to tak na zachodzie jakoś nie spostrzegają, natomiast wiemy, że medycyna chińska to jest bardzo dobrze opracowany, skomplikowany system. A já si myslím, že lidé dřív byli mnohem vnímavější, mnohem citlivější a dokázali nějakým způsobem vnímat tok energie ve svém těle. Ale nejenom v těle, ale třeba i v bylinkách nebo houbách. A proto mohla vzniknout čínská medicína. Jednak myslím, že lidé kiedyś, dávno temu, byli znacznie bardziej wrażliwi, czy byli w stanie spojrzeć i czuć ten przepływ energii w swoim ciele, ale także w jakichś właśnie roślinach czy grzybach. I tak jak powstała medycyna chińska. Ja, gdy jsem se učil akupunkturu, tak moje profesorka akupunktury říkala, że když takhle přejíždí po těle, tak taky ta dráha lepí, že jako ty prsty se přilepí k ty dráze, že to cítí. A já jsem si říkal, to určitě se tady na mě vytahuje, to nemůže takhle fungovat. A pak jsem Moja naučitelka kiedyś medycyny chińskiej mówiła, že jak ona rusza po tym przebiegu meridianu, to ona to czuje, no i właśnie, że jej się to jakby lepi, ten kanał do palców, no i mówiła, że to czuje, a ja mówię, no jasne. Když jsem začínal s akupunkturou, tak jsem použil takovou gumičku od trenek,
Get Out byla rozdělena, myslím, na 16 dílků a ta fungovala, říkalo se tomu cunometr. A já jsem všechny ty body měřil. Ale kdybych to dělal tímhle způsobem, tak udělám dva lidi za jeden den a to bylo poměrně neefektivní. Jak začínám, to měl takovou gumku z Odmajtek, která byla podzielona na takie no, no, linie i to było jako cunometr, ale jakbym to ją używał, ja ją używałem do mierzenia punktów, ale jakbym ją tak tylko ją używał i stale każdego, no to bym mógł w stanie tylko dwóch pacjentów w ciągu jednego dnia spadać. A gdy jsem postupnie jako na te lidi sahal, tak jsem zjistil, že ty body vnímám, že necítil jsem, že mi to lepí, ale cítím, že tam je takový důlek, tam, kde je akupunkturní bod. A nemyslím si, že to je nějaká výjimečná schopnost, myslím, že tuhle schopnost má každý člověk, ale pouze jak tyto některé schopnosti nepoužíváme, tak nám zakrněly. A jak zacząłem pacjentów dotykać i badać palpacyjnie te punkty, to zacząłem czuć, że w pewnych miejscach są jakby takie dołki. I to nie jest tylko jakaś wyjątkowa zdolność i myślę, że większość z nas ją ma, tylko no, po prostu tak jest. A stejným způsobem myslím, že dřív lidé vnímali bylinky a houby anebo jiný procesy v přírodě a dokázali je takhle pak popisovat a využívat. A kiedyś właśnie w dawnych czasach ludzie byli w stanie bardziej jak gdyby zwracać uwagę na rośliny, na grzyby i używać te właściwości. Ale zpátky k houbám, k Shenlongowi a k jeho materii medice. Velmi zajímavé na jeho díle je to, že on rozděluje bylinky a také houby, nebo ono se v čínské medicíně nepoužívá slovo bylinky, protože tam jsou různé minerály, živočišné produkty a tak dále. Používá se slovo jalo. Ciekawe jest to, że Shenlong w swoim dziele właśnie rozdziela rośliny, czy zioła, ale raczej mówi jao po chińsku, bo medycyna chińska jak gdyby nie używa tylko roślin czy ziół, ale także i fragmenty minerałów czy produkty zwierzęce. I do tego służy to określenie jao jako te substancje lecznicze. A Shenlong rozděluje tato jao do tří skupin. První skupina jsou velmi toxická jao. Jsou to bylinky, u kterých to používání je vždycky na hraně mezi životem a smrtí. Jsou velmi toxické a v Číně se používají u těch nejvážnějších, hlavně onkologických problémů. Do Evropské unie se samozřejmě nesmí dovážet. Czyli Shenlong rozdziela te jao na trzy grupy. Pierwsze to są te mocne, toksyczne. To są rośliny czy te substancje lecznicze, które użycie jest zawsze na granicy śmierci i życia. A w Chinach na przykład są używane do leczenia pacjentów onkologicznych. W Unii Europejskiej nie można ich przywozić do Unii. To była pierwsza skupina. Druga skupina jsou jao takového středního účinku. To je drtivá většina bylinek, drtivá většina jao, které se používají v bylinných receptech, v receptech, které jsou terapeuticky poměrně přesně cílené. Pokud jste viděli Mykomedika.pl, tak jste si možná všimli i jaomedika.pl, kde se prodávají tinktury, které jsou postavené na bylinných receptech tradiční čínské medicíny a ty většinou patří do této skupiny. Mají jasný cíl, mají v organismu něco udělat. Čili ta druhá grupa, to jsou ty také substancie léčnice jao tego średniego działania, jest to zdecydowanie większość wszystkich roślin, które się używa w różnych mieszankach. I są to są właśnie bardziej celowane. Jeżeli patrzyliście na stronę mykomedika.pl, jest też jaomedika, dobrze zapamiętałem, i tam właśnie są ten jak gdyby podział tych działań konkretnych tych substancji. A pak tam jest trzecia skupina. Trzecia skupina są byliny a hlavně houby,
které mají poměrně širokospektrý účinek. V západním světě se těmto bylinkám nebo houbám říká adaptogeny. I třetí grupa jsou to také, které mají najsłabsze działanie, ale bardzo, że tak powiem, szerokie, czyli ten szerokie spektrum i na to się mówi adaptogeny. Mm-hmm. To znamená, bylinné recepty mají většinou jasný cíl, řeší nějaký konkrétní problém, konkrétní nerovnováhu a při jejich použití bychom měli přesně vědět, co děláme, protože pokud se spleteme, tak bychom si mohli i ublížit. Czyli te wszystkie mieszanki ziołowe, teraz mówimy o mieszankach ziołowych, mają właśnie bardzo jak gdyby jasny cel, konkretny, rozwiązują konkretny problem i mielibyśmy dokładnie wiedzieć, co robimy, używając tej konkretnej mieszanki ziołowej. A oproti tomu houby patrzy většinou do tej trzeciej skupiny a są w účinku poměrně mírné, ale zase dokáží řešit více problémů najednou. Jo, je to takový komplex účinných látek, který uvádí organismus do rovnováhy. I jak kdyby v porovnaniu s tými mieszankami ziołowymi grzyby należą do tej trzeciej grupy, które mają słaby czy ten słabe działanie, natomiast potrafią jak gdyby rozwiązać więcej problemów. Jest to taki kompleks działań substancji aktywnych, które jakby są skłonne wrócić organizm do równowagi. Jak jsem říkal, bylinnými recepty si můžeme uškodit, pokud je nebudeme užívat správně, tak houbami si prakticky uškodit nemůžeme. Mají minimum vedlejších negativních účinků. Spíš nemají žádné, spíš jenom pomáhají. W przeciwieństwie do mieszanek ziołowych, które możemy uszkodzić czy zaszkodzić sobie, grzybami raczej nie mają praktycznie ani żadnych albo praktycznie żadnych negatywnych działań niepożądanych. Raczej wyłącznie pomagają. Pojďme się teďka podívat. Aha, tady jsem jeszcze nedocelkal prezentaci. K tomu se stejně jeszcze dostaneme. Pojďme se teďka podívat na terapeutické využití medicinálních hub. Popatřme se teraz na užitě grzybów leczniczych. Pokud to hodně zjednoduším, tak se na houby, ale v podstatě na i ostatní produkty čínské medicíny můžeme dívat dvěma pohledy. Západním a východním, čínským. Čili, že by to tak už celkem uprostit, na grzyby jako lekarstwo możemy się patrzeć z dwoma różnymi spojrzeniami pod względem nauki zachodniej i medycyny chińskiej. Ten západní pohled je hodně analytický. Snaží se tu houbu anebo bylinku rozebrat na co nejmenší částečky, na co nejpřesnější účinné látky. A ty látky pak zkoumá a testuje, co dělají v lidském organismu a pak se je snaží využít, když se vyrábí léky, které se ještě dál třeba chemicky upraví. Ten pogląd zachodni jest bardzo analityczny. On jest, próbuje tego grzyba rozebrać na co najmniejsze cząsteczki, które potem bada, testuje, co robią i potem z tego wyrabiać pojedyncze leki. Mm-hmm. Ty účinné látky w tych hub, ja se pak u nich zastavím, to są różne triterpeny, polysacharydy, beta-glukany, minerály, witaminy, je ich tam hroznie moc. O tych pojedynczych, tych substancjach aktywnych powiem jeszcze później, będę o tym mówił, używają się beta-glukany, minerały, enzymy, witaminy itd. Mm-hmm. Nicméně podle mého názoru tento přístup není úplně dokonalý. No, co jiného bych taky říkal, když jsem terapeut čínské medicíny. Protože nedokonalý je proto, protože nevyužívá celý potenciál té houby. Příroda nebo Bůh ty houby a nebo bylinky stvořili tak, že jsou dokonalé, že mají optimální složení. Ta příroda je tady vytvářela
miliony let. A miliony let je zdokonalovala. Myślę, że ten pogląd zachodni jest dla mnie niedoskonały, bo on nie używa całego potencjału grzybów, które to optymalne zawartość, która wytworzyła przyroda i przez miliony lat je doskonaliła. Ten pohled čínské medicíny, říká se, u nás se říká celostní, nevím, jak se říká v Polsku, pravděpodobně to bude podobné. No vedle čínské medicíny mluvíme holistický pohled. A to slovo vystihuje celkem přesně to chápání čínského terapeuta. On se dívá na tu houbu nebo na bylinu nebo na komplex bylin jako na celek. Celek, který je schopen ovlivnit určité procesy v lidském organismu. No, čili ten holistický pohled polega na tym, že terapeuta medicíny chínské patří se na grzyba jako na całość. Ta całość jest w stanie jak gdyby wpłynąć na nasze zdrowie, procesy w naszym organizmie. Krásně to je vidět třeba na nauce o dietetice, o stravování, kdy západní přístup zkoumá různé vitamíny a minerály a proteiny a sacharidy a teď zkoumá, když něčeho bude moc, jak to bude v organismu fungovat, když toho bude málo, co to udělá, když to ten čínský přístup zkoumá, co udělá celá ta potravina v našem organismu, co udělá hruška, když sníte, jestli se schladíte, jestli rozproudí čchy, jestli uvolní blokády, ale celá hruška, ne jedna část té hrušky. Najlepiej to widać na przykładzie dietetyki, gdzie dietetyka zachodnia rozdziela całkiem każdą substancję osobno, a jak wpływa witamina, polisacharyd, jakiś węglowodan, to wszystko, co wpływa na nasz organizm, a zupełnie inaczej wpływ ma medycyna chińska, co, jak i cała na przykład ta gruszka, co ona zrobi, czy ona jakoś nawilży, czy ogrzeje, czy ochłodzi, tak cała gruszka, a nie jak gdyby pojedynczy element osobno. Je tady důležité zmínit ještě jednu věc. Ty houby, ale v podstatě všechny ty bylinky, všechny ty přírodní produkty, které jsou schopné v našem organismu něco udělat, tak v sobě mají i takové brzdy, aby ta reakce nebo ten účinek nebyl pro lidský organismus nebezpečný. Ciekawe jest to, trzeba też zwrócić uwagę na to, że grzyby oprócz tych substancji, które są jak gdyby dla nas korzystne, mają tak jakby hamulce, czyli coś takiego, które jak gdyby substancje, które są w stanie jak gdyby ochronić organizm, żeby ta reakcja, którą one mogą wytworzyć, nie była dla nas niebezpieczna. Jako przykład uvedu tady houbu reishi, o której można si bude czas, budem tady dneska jeszcze o nim mluvit. Ta se používá u hypertenze, u vysokého krevního tlaku. A tam je prokázané, že dokáže reálně ten vysoký krevní tlak snižovat. Ale nikdy z vysokého krevního tlaku neudělá nízký tlak. Jo? Ona to vždycky jakoby zharmonizuje do té správné úrovně. Čili příkladem je z toho grzyb reishi, o kterém byť možná dzisiaj będziemy również mówić. Czyli on jest w stanie, używa się go przy nadciśnieniu tętniczym i jest w stanie jak gdyby realnie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi, ale nigdy z tego wysokiego ciśnienia nie stanie się zbyt niski, nie? Że zharmonizuje do tego prawidłowego poziomu, ale nie poniżej tego poziomu. To jest hroźnie dłożyta własność hub a bylin, protože takové to dorovnávání k tomu optimu, k tomu optimální úrovni, můžeme říct ke zlaté střední cestě. Ty houby totiž nejsou ve svém účinku nějak příliš razantní, ale jsou vytrvalé. Jsou pomalé, ale vytrvalé.
Czyli jest to bardzo ważna skłonność, która właśnie, żeby dorównać do tej, do tego optymalnego poziomu, do tego, do tej złotego środka. I ciekawe, że grzyby nigdy nie są jakieś takie bardzo agresywne, energiczne w swoim działaniu, ale wytrwałe. Wolne, ale wytrwałe. Těch pohledů, jak se dívat na medicinální houby, je tedy více. A myslím, že chytrý člověk využije všechny ty pohledy. Že je dobré brát všechny ty informace jako střípky mozaiky. A teprve, když nazbíráme dostatek střípku té mozaiky, tak se před námi zobrazí celý obraz té houby. Uvidíme charakter té houby. A pochopíme, jak funguje, co dělá v lidském organismu a pak ji budeme schopni využít v praxi. Jest wiele różnych jakby spojrzeń na dane, na ten problem i myślę, że mądry człowiek właśnie powinien używać wiele informacji jako fragmentów pełnej mozaiki i dopiero po połączeniu tych wszystkich fragmentów jest w stanie jak gdyby określić całą tą, jak gdyby to działanie i tą wartość tego. No a pokud si ani po dnešní přednášce nebudete jistí, jak používat medicinální houby pro léčení různých problémů, tak můžete využít na mykomedika.pl, mykomedika.pl poradnu, kde můžete popsat svůj problém a kolegyně v poradně vám určitě dobře poradí. Czyli jeżeli nie będziecie po dzisiejszym wykładzie całkiem pewni, jak używać grzyby, na stronie mykomedika.pl jest link porada i tam nasz współpracownik poradzi, jak używać danych grzyby. Najpierw się teraz pojďme podívat na houby tím západním pohledem. Teď tady budu mít vypsané některé hlavní účinky, které jsou potvrzené vědeckými studiemi. Já jsem tady neříkal u toho západního pohledu jednu důležitou věc. Houby jsou dneska velmi populární i v západním světě a je s nimi prováděno mnoho studií. My máme kolegyni, paní doktorku Holmanovou, ona učí imunologii na fakultě v Hradci a ona pro nás schání různé studie o houbách a píše takové krátké články. A ona je schopná udělat třeba týdně 4 články, ale byla by schopná jich udělat mnohem víc. Těch studií je opravdu mraky. Teraz spójrzmy się popatrzeć na ten zachodni pogląd, jak są właśnie, odbywa się mnóstwo badań naukowych, które określają działanie tych grzybów. Mamy naszą koleżankę czy współpracownicę, panią doktor Hozakową, dobrze to? Homanową, która pracuje w Hradcu Králové i jest w stanie gdzieś przynajmniej tych wykładów, bardzo dużo różnych tych badań naukowych ściągnąć. Dobře, tím prvním takovým nejdůležitějším účinkem je, že houby mají imunomodulační účinky. Já se u toho zastavím, to je velmi totiž zajímavá vlastnost. Houby dokáží naši imunitu posílit, stimulovat, pokud je oslabená. Moment, czyli zatrzymam się teraz przy działaniu immunomodulacyjnym. Grzyby są w stanie wzmocnić naszą odporność. Ale zároveň dokáží imunitní reakci potlačit, pokud ta reakce je nepřiměřená, což jsou třeba alergie nebo autoimunitní onemocnění. Ale jest również w stanie zahamować tą reakcję immunologiczną, jeśli ona jest zbyt mocno wyrażona, jak w przypadku alergii czy jakichś innych chorób autoimmunologicznych. To jest velmi zajímavá vlastnost, protože są takové protikladné účinky. Dokáží stimulovat i tlumit. To takie przeciwstawne działanie, które jest w stanie i wzmacniać, i tłumić, w zależności od tego, co jest potrzebne. Tento dvojitý účinek je prokázán mnoha studiemi. Neviděl jsem ještě ale studii, která by mě vysvětlila, jak
jak to dokáže rozlišit, jak ten organismus dokáže rozlišit, kdy má jak reagovat, kdy má posilovat se a kdy se má tlumit po tom, co přijmeme tu houbu do našeho organismu. Jest mnóstwo studii, badań, które jakby to określają i to działanie immunomodulacyjne nasilające i tłumiące, ale nigdzie nie widziałem, jak właściwie nasz organizm jest w stanie to rozpoznać, kiedy właściwie ma używać tych właściwości grzyba tłumiących, a kiedy wzmacniających. Mhm. Ja si to dokážu vysvětlit za východní medicínou, čínskou medicínou, a ještě se k tomu dneska dostanu. Postaram się to wyjaśnić zasadami medycyny chińskiej, a ještě dzisiaj myślę, že będzie na to čas. Dalším takovým hlavním účinkem je, že houby mají protinádorové účinky. Používají se u rakovinových stavů. Já se k tomu ještě taky dostanu u jednotlivých hub. Myslím, že tak polovina odběratelů mykomediky jsou onkologičtí pacienti. Następným działaniem jest działanie przeciwnowotworowe. Jeszcze to będziemy drobiazgowo czy szczegółowo określać przy poszczególnych grzybach. Myślę, że około 50% ludzi, którzy kupują nasze produkty Mykomedika, właśnie używają je przy leczeniu nowotworów. Hmm. Houbám se také říká přírodní antibiotika, to znamená, mají antibiotické účinky. O grzybach się także mówi, że są to naturalne antybiotyki, mają działanie przeciwbakteryjne. Mají také antimikotické účinky, což je účinek poměrně zvláštní, že používáme houbu na to, abychom z těla odstranili nějakou jinou houbu. Innym działaniem jest działanie przeciwgrzybicze, co jest o tyle ciekawe czy wyjątkowe, że używamy jednego grzyba, żeby usunął innego. Pak tady są účinky antioxidační, to znamená omezují aktivitu volných radikálů v našem těle. Czy działanie antyoksydacyjne, gdzie obniżają aktywność wolnych rodników w naszym organizmie. Dokáží harmonizovat hladinu cholesterolu a tuku v krvi. Harmonizují poziom cholesterolu i tlustu v krvi. Dokáží snižovat hladinu cukru v krvi, to znamená, používají se u diabetu. Čili tak, jak obnižují poziom cukru v krvi i léčí cukřice. Upravují krevní tlak. Regulują ciśnienie krwi. Są protizánětlivé. Działanie przeciwzapalne. Są vhodné hlavně u takových spíš chronických zánětů, než u těch akutních. Bardziej jest to celowe w działaniach takich przewlekłych zapaleń niż w ostrych. Mají také ważniejsze protivirové účinky, hepatoprotektivní účinky, a také náš organismus tonifikují, stimulují, říká se jim také biostimulátory či adaptogeny. Čili mají také działanie przeciwwirusowe, ochronne na wątrobę, czyli hepatoprotektywne, protekcyjne i wzmacniają, czyli tonifikują, są to takie biostimulatory, adaptogeny. Teď tady mám, myslím, takové tabulky, které budu muset koukám asi proskákat. Tyto tabulky, v podstatě tam jsou ty efekty, o kterých jsem teďka mluvil, a jsou k ním jednotlivé houby. Teď mě to přeskočilo už moc. Ale já to nebudu teďka rozebírat, to budeme rozebírat u jednotlivých hub. A asi není úplně dobré brát toto jako takovou kuchařku. Jo, ono tyto účinky a ty houby, které jsou u nich napsané, vychází z těch studií a ne vždycky se to překrývá. Většinou ano, ten východní a západní pohled, ale ne vždycky. Tak je to spíš jenom pro takový... Będziemy oceniać jeszcze te, ja to tylko szybko zmienię, że to te działanie tych zachodnie i wschodnie nie zawsze się pokrywają, więc to będę potem omawiać dokładnie te działania przy poszczególnych grzybach.
A to, co tady takhle trapně přeskakuji, tak to máte v těch skriptách, takže určitě to teďka čili máte. To, co teraz tak přeskakuje, no to máte państwo v skriptách. Teď se krátce zastavím u účinných látek, zase z toho západního pohledu. Čili zatrzymám się teraz u tych działania aktywnych substancji z tego punktu widzenia zachodniego. Tady na tom prvním slajdu je zmíněný chitin. To není úplně účinná látka, je to sice také polysacharid, jak o nich budu mluvit za chvilku, ale tento polysacharid nemá valný účinek na náš organismus. Pierwszą tą substancją, która tutaj jest zaznaczona, jest to chityna. To nie jest to substancja aktywna, jest to raczej taki no, substrat, którym jest budulec tej ściany komórkowej i ma wpływ na organizm. Je ale dobré o tom chitinu se zmínit, protože on tvoří stěnu té houbové buňky a v té buňce jsou uloženy všechny ty důležité účinné látky. Problém ale je, že chitin není pro lidský organismus stravitelný. Když půjdete do lesa, nasbíráte si houby a teď je špatně tepelně zpracujete, dáte si je třeba syrové, tak nejenom, že vás bude bolet břicho, ale ty účinné látky projdou vaším trávicím traktem a vy je vyloučíte, aniž byste je využili. Chodzi o to, že chitina je to budulec ściany komórkové i všot vevnitř té chitiny jsou v jakých tam v přestřeniach jsou ty substancie aktivné i ważne jest to, że ten chityna nie jest trawiona przez nasz organizm. Czyli jeżeli pójdziecie do lasu i zjecie surowego grzyba z chityną, no to te substancje, te aktywne nie będą strawione. Proto je důležité houby przed ich použitím nějakým způsobem spracovat. To znamená... Dlatego ważne jest, żeby te leki były, żeby te substancje były spracowane. Teď tady je jedna hodně důležitá účinná látka a to jsou polysacharidy. To jsou takové nejdůležitější účinné látky v houbách a proto houbové extrakty se na tyto látky standardizují. Čili teraz mluvíme o polysacharidách, jsou to ty nejbardziej najważniejsze substancje, które są w grzybach i na właśnie na podstawie tych ilości tych polisacharydów są preparaty standaryzowane. Asi najdłużytejsi z tych polisacharydów są tak zwane 1,3, 1,6D beta-glukany. Czyli jedne z najważniejszych tych są 1,3, 1,6 beta-glukany. Na trhu se prodávají i produkty třeba z beta-glukanu z kvasinek, ale paní doktorka Holmanová, kterou jsem již zmiňoval, našla kdysi takovou studii, která porovnávala aktivitu jednotlivých beta-glukanů, jak glukanů z kvasinek, tak glukanů z jednotlivých hub. A překvapivě, nebo pro nás možná ne překvapivě, nejaktivnější beta-glukany má houba agaricus, o které budu mluvit příště. Są różne badania naukowe, które też niektóre stwierdzą, że można polisacharydy z drożdży, natomiast tu nasza ta pani współpracownik, czy pani doktor współpracownik zbadała różne te wpływy, czy efekty działania beta-glukanów z różnych, czy z drożdży, czy z innych grzybów, i najmocniejsze działanie ma agaricus. Ja zkusím teďka to strašně co nejjednodušeji vysvětlit, jak to vlastně funguje. Na buňkách imunitního systému, jako jsou třeba NK buňky, takový ty natural killers, ty přirození zabijáci, nebo makrofágy, neutrofily, některé lymfocyty, tak na nich existují takové receptory pro beta-glukan. Czyli ja bym to chciał tylko jak gdyby wyjaśnić, że na tych komórkach systemu immunologicznego, jakie są te NK, natural killers, makrofagi, neutrofile, limfocyty, czy istnieją takie specjalne receptory na beta, do beta-glukanu, czy na beta-glukany.
A když se na tu buňku, na ten receptor naváže molekula toho beta-glukanu, tak tu buňku zaktivizuje. Je to jako když strčíte klíč do zámku a odemknete. A výsledkem je buňka, která je hrozně zaktivizovaná a která začne ničit všechno cizorodé a nepatřičné. Všechno, co do organismu prostě nepatří. Od bakterií po rakovinové buňky. I kiedy ten beta-glukan jak gdyby się zwiąże z receptorem tego beta-glukanu i aktywuje komórkę, tak jakby wtedy to jest taka sytuacja, jakby klucz włożyć do zamku i wtedy ta komórka jest aktywna, czyli ona niszczy wszystko, co jest obce i co się jak gdyby nie wokół nie ma tam być. Já, když jsem byl malý kluk, tak tady v Čechách byla taková hračka, taková slepička na klíček. A tu, když jste natáhli, tak ona začala strašně rychle zobat. Tak se tam skákala po tom stole a zobala. A tak si představuju, že funguje ta imunitní buňka a beta-glukan. Ona funguje jako ten klíček. Natáhne tu slepičku, tu buňku a ona strašně rychle teďka hledá ty nepatřičné látky, které potřebuje zničit. Jak byłem mały, to v Čechách byla taká zabavka na kluczyk, taká kulka, która właśnie jak się nakręciło, no to nagle zaczynała bardzo aktywnie tam uderzać o ziemię, ruszać się. No i ja tak sobie wyobrażam, że właśnie tak działa ta aktywna komórka, która wtedy zaczyna się rozglądać i szukać, co tutaj zniszczyć wokół niej, co tam nie powinno być. Teď se ptá si přeskočit tady. Na tomto slajdu vidíme účinky houbových beta-glukanů na nádory. Zaprvé ty beta-glukany dokáží stimulovat náš imunitní systém a ten se pak aktivněji obrací vůči nádorovým buňkám. Czyli tutaj te polisacharydy, tutaj jest przedstawiony mechanizm działania przeciwnowotworowego, czyli one jakby stymuluje nasz układ odpornościowy, no i tak jest on wtedy aktywniejszy, zwalcza te komórki. Drugi sposób jest, że působí cytostaticky, to znaczy beta-glukany zamezují rakowinnym buńkam dzielić się. Już nie są schopne się dalej. Czyli drugie działanie jest to działanie cytostatyczne, czyli zablokują podział komórek nowotworowych. A trzeci mechanizmus je, że ty beta-glukany dokáží jakoby naprogramować tu nádorovou buňku, aby spáchala sebevraždu. Tomuto procesu se říká apoptóza. A trzecie działanie, to działanie cytotoksyczne jest to, że one powodują, że jakby ta komórka nowotworowa jest w stanie popełnić samobójstwo w cudzysłowie, czyli proces, który my nazywamy apoptozą. Je to ještě taková důležitá poznámka, že houby lze bezpečně užívat v průběhu konvenční onkologické terapie, kterou bývá běžně chemoterapie nebo radioterapie. Czyli tutaj jest to istotne zwrócić uwagę, że możemy te substancje używać, że one wspomagają konwencję chemioterapię czy radioterapię. Możemy używać je w trakcie leczenia stanu konwencjonalnego. Tuto otázku dostávám od onkologických pacientů často, že mají obavu, aby si těmi houbami při onkologické léčbě neuškodili. A je to dobrá otázka, protože neúplně často používám byliny, tam je riziko, že sice zlepším některé negativní dopady konvenční léčby a pomůžu tomu člověku, ale je tam riziko, že se oslabí ta chemoterapie, ta drastická konvenční léčba. Často dostaje pytania, czy używanie grzybów w trakcie terapii, chemioterapii jest bezpieczne. Jest to dobre pytanie, bo przy użyciu ziół czy mieszanek ziołowych jest to ważne, żeby nie uszkodziły, jak gdyby nie zaszkodziły przy tej terapii.
że ma bardzo celowe działanie, ale może też jak gdyby też mieć działanie niekorzystne. To znamená, terapeut, který používá byliny u rakovin, tak musí přesně vědět, co dělá. Czyli terapeuta, który używa mieszanek ziołowych czy ziół przy leczeniu onkologicznym, musi dokładnie wiedzieć, co robi. Proti tomu při používání medicinálních hub toto riziko prakticky nehrozí. Proběhlo už mnoho vědeckých studií, které potvrzují účinky hub při onkologických onemocněních, ale zároveň tyto studie prokázaly to, že tam nejsou žádná rizika, když se používají houby souběžně s onkologickou léčbou. W przeciwieństwie do tego, że w przeciwieństwie do mieszanek ziołowych czy do ziół, używanie grzybów w czasie terapii onkologicznej właśnie niczym nie grozi. Jest wiele badań naukowych, które potwierdzają działanie przy chorobach onkologicznych i właśnie nie ma jak gdyby specjalnie z tym, nie są związane żadne ryzyka z ich używaniem w czasie, czy w tym samym czasie, co konwencjonalną terapię przeciwnowotworową. Koho by tato otázka více zajímala, nebo chtěl se o tom více přesvědčit, tak na těch terapeutických stránkách milansherlock.cz je oddíl články a tam je jeden článek věnovaný tomu, že ukazuje různé studie o tom, že houby lze bezpečně používat souběžně s tou západní léčbou rakoviny. Kogo by to wiem bardziej interesowało, mam na stronie Milan Szylo.cz jest właśnie link, gdzie są badania naukowe, które jak gdyby o tym świadczy, że można to używać razem. Houby samozřejmě obsahují ještě mnoho dalších účinných látek, významné jsou třeba diterpeny nebo triterpeny, ale pak obsahují třeba různé ergosteroly, fosfolipidy, vitamíny, minerály, enzymy a tak dále. Czyli jest oczywiście jeszcze dużo więcej jakby substancji, jakieś diterpeny, triterpeny, fosfolipidy, witaminy, minerały i tak dalej. Teď tady mám takovou vsuvku o EB věrech. Ta nám pomůže ukázat ten mechanismus nebo způsob, jakým uvažovat o medicinálních houbách. No teraz tak, chciałbym taki troszkę odnośnik dotyczący wirusami herpes, czyli EBV, który nam bardziej pomoże zrozumieć tą istotę. Když se vás teďka 10 postaví, tak 9 z vás pravděpodobně má v sobě EB viry. To je statistika. A ty EB viry jsou poměrně nepřívětivé viry. Mohou způsobit mnoho různých komplikací, mnoho různých zdravotních problémů od mononukleózy, ale říká se, že souvisí i s mnoho dalšími onemocněními, včetně třeba únavového syndromu, hepatitidy, roztroušené sklerózy, anebo dokonce některých typů rakoviny. Jeżeli mówimy teraz o wirusie EBV, czy Epstein-Barra, jeżeli jest to bardzo rozpowszechniony wirus, jeżeli teraz by 10 osób z nas wstało, to u 9 wirus ten będzie obecny. On jest to wirus, czy są to wirusy, które są takie dosyć niekorzystne dla nas, mogą powodować oczywiście mononukleozę zakaźną, no ale także jest na pewno związany z różnymi innymi zachorowaniami, z zespołem przewlekłego zmęczenia, zapalenie wątroby, stwardnienia rozsianego, a też niektóre typy raka. Mm-hmm. Říkal jsem, že 9 z vás, těch 9 z 10 má pravděpodobně v sobě EV viry, ale je dost pravděpodobné, že o tom vůbec nevíte. Většina z vás většina z vás pravděpodobně ty EB viry v sobě vůbec nevnímá. Aha. Jak powiedziałem, jak wstaniemy tych 9 na 10 osób ma w sobie tego wirusa EBV, ale większość z nas o tym ani nie wie, w ogóle nie jest jakby świadoma tego, że jest zakażony. Čínský lékař by řekl, že máte dobrou dženči. To je takové to dobré fyziologické v nás.
za chvilku pak ještě o tom budu mluvit. Západní lékař by řekl, že máte dobrou imunitu, ale ten pojem dženčky je poměrně širší. Lekarz chiński by powiedział, że macie państwo dobre dżeng chi, czyli jeszcze może to opakować, prosím? Że macie dobrą dżeng chi. A co się to dobre fizjologiczne w nas? Dobra fizjologiczna. Jest to coś dobrego. A zapadni lekarz by użył termin immunita. Coś nie czyli jest to coś, co mamy dobrego w sobie, a zachodni lekarz użyłby terminu odporność. Ja to za chwilkę jeszcze wyswietlim. Jeszcze więcej o tym. Chciałbym ci powiedzieć, że kolem nas, ale i w nas, neustále krąży różne patogeny, różne szkodliwe látky, które się neustále snaží ukrast nam naszej energii. Ale pokud jsme silní, pokud máme dobrou čchy nebo imunitu, tak si je držíme pod kontrolou. Tak chciałem tym właśnie powiedzieć, że wokół nas jest mnóstwo różnych substancji czy jakiegoś czegoś, co chce nam szkodzić i jak ukraść nam kawałek naszej energii, no ale dzięki temu, że mamy dobrą chi, czy dobrą układ immunologiczny, jesteśmy w stanie utrzymać to pod kontrolą. Niektórzy ludzie skouší dělat różne detoksikace a očistné kúry a všechny ty škodlivé látky v sobě vyhubit nebo je odstranit, ale je to taková trošku sisyfovská práce. Podle mého názoru je mnohem smysluplnější snažit se posilovat naši dženčky, náš imunitní systém, ať už životním stylem, nebo třeba medicinálními houbami. Niektórzy z nas używają różne jakieś takie kuracje oczyszczające, przeczyszczające, żeby się pozbyć tych substancji, tych elementów, które nam szkodzą, ale myślę, że według mnie ważniejsze jest, żeby właśnie jak gdyby wzmacniać naszą odporność czy chi, żeby być jak gdyby opornym na te elementy. Takže teď jsme se zabývali spíš tím západním pohledem, ale pojďme k tomu čínskému pohledu na medicinální houby. Říkali jsme si, že čínská medicína je celostní medicína, že vidí v našem organismu všechno propojené, kdy jedna ta část ovlivňuje jinou část, kdy jedna nerovnováha je schopná vyvolat nerovnováhu v jiné části našeho organismu. Czyli teraz wrócimy do tego wschodniego poglądu na grzyby, że jak mówiłem, medycyna chińska jest ta medycyna holistyczna, która widzi w naszym organizmie, że wszystko jest połączone, gdzie jeden fragment naszego organizmu wpływa na drugi fragment, jedna nierównowaga jest w stanie wywołać inną, czy nierównowagę, czy brak równowagi w innej części organizmu. A jak jsem říkal, ta čínská medicína kouká tímto způsobem i na houby. Když je sníme, tak ne jak jedna účinná látka něco dělá v našem organismu, ale jak celý ten komplex všech účinných látek té houby, co dělá v našem organismu. Czyli tak jak medycyna chińska również tak samo się patrzy, czy spogląda na grzyby, co robią w naszym organizmie, gdyż kiedy je zjemy i to nie jest jedna ta substancja odżywcza, ale cały kompleks ich, jak co z nami robi, czy jak na nas wpływa. Čínská medicína neskoumá ty jednotlivé dílky, jednotlivé prvky, z kterých je houba složená, přesto ale používá nějaké kategorie, které jsou navázány na systém orgánů v našem organismu. Czyli medycyna chińska nie bada, czy jakoś nie analizuje pojedyncze elementy, w których ten grzyb jest się składa, ale używa jak gdyby pewne kategorie, które są jak gdyby połączone z naszymi systemami, z narządami w naszym organizmie. Ty kategorie są w podstawie trzy. W tej pierwszej určujemy chuť té houby, což většinou je sladká, k
která, jak asi většina víte, co děláte čínskou medicínu, patří k orgánu nebo k systému sleziny, patří k zemi. Czyli te kategorie są trzy, te pewne kategorie, z których jak określamy grzyby. I tutaj pierwszy jest tutaj na wykresie B, czyli smak. Jak wiemy, większość grzybów ma właśnie smak słodki, co należy do śledziony według tradycyjnej medycyny chińskiej. Muszą mieć niektóre inne chucie, niektóre są trzeba gorzkie, a swoją gorzką powagą proczyszczuj horko, jako třeba ohnívec brázditý. Teď teda nevím, jak se to řekne polsky, nevím, jestli to budete vědět zrovna teďka vy, ale pak se k němu dostaneme. Asi, ale většinou bývají sladké. No, některé mají charakter gořký, které mohou očišťat gorąco, tím samým i tutaj padla nazva grzyba, kterého teraz nemám, nevím, jak... A jak, jak se říká latinský? Linteus. Linteus. Ale pak se k němu za chvilku dostaneme. Příště se k němu dostaneme. Budeme o tom mluvit. Určujeme také, tak mluví jsme o chuti, určujeme také o povahu té houby, to znamená, jakou má teplotu. To znamená, je v čínské medicíně je 5 teplotních kategorií. Mohou ty bylinky nebo houby být studené, svěží, neutrální, teplé nebo horké. Mm-hmm. Następným elementem je termika, čili natura termičná těch grzybów. No i tutaj máme v medicíně chińskiej 5 elementów. Tutaj gorąca, ciepła, neutrálna, chłodna i zimna. Mm-hmm. Houby jsou ve většině případů neutrální, některé jsou lehce teplé, některé jsou lehce svěží. Právě ten Linteus je ze všech těch houb asi nejstudenější, nejchladnější a na tom druhém protipólu je houba Cordyceps, která je z nich nejteplejší. Čili nejvíncej grzybů v většinosti je to neutrálna, tak? Můžete opakovat ještě jednu pořád tu? Nechci to nějak myslet teď, že neutrální, že? Většinou jsou neutrální. Takový nejtěžší je ten... neutrálna? Většina hub je neutrálních. Teplota neutrální. Tak, většinou termíka má neutrálnou. No, pouze třeba, nebo nejchladnější z nich je ten Linteus, ohňovec. Nejchladnější je Linteus. A nejteplejší Cordyceps. A najteplejší Cordyceps. A tou poslední kategorii je tropismus, to znamená, do jakého orgánu, nebo spíš dráhy, navádí ta houba účinek. Většina těch hub navádí účinek do sleziny, což je prvek země, a je to takový střed mezi všemi ostatními prvky. Tuhle myšlenku si zkuste chvilku pamatovat, hned se k ní vrátím. Czyli ostatnią kategorią jest tropizm, czyli skłonność do poszczególnych narządów dzangfu. No i czyli na jaką, do jakiego meridianu ma skłonność. No i większość jest działalność do śledziony, co jest, należy do elementu ziemi, który jest takim środkiem między tymi ostatnimi. Przemyślcie Państwo o tym, pomyślcie na chwilę o tym. Teď tady mám takovou tabulku, v ní jsou účinky hub podle čínské medicíny. Já to nebudu rozebírat. Ta tabela dělání vedou medicíny chínskej? Vy, co jste terapeuti, tak asi ty názvy těch jednotlivých obrazů, které jsou vlevo v tom sloupci, znáte. Je tam třeba nedostatek čky, stagnace čky, nedostatek kin, nedostatek yangu a tak dále. Já jenom pro zajímavost. Państwo nauczyli, no, że terapeutami medycyny chińskiej to prawdopodobnie wiecie, co znaczy ten lewy fragment, więc ciszu, tak, to jest niedobór ci, ci, dzi, zastój ci, yin, shu, niedobór yin, yang, shu, niedobór yang, tak, shue, czyli krwi, niedobór krwi, zastój krwi, gorąco krwi, niedobór płynów dżinie, śluz, wilgoć,
zimny wiatr, gorący wiatr i zaburzenia szyn. A u toho zaburzenia szyn bych se zastavil, to je zajímavé, že se anšen je schopnost uklidnit ducha šen, harmonizovat ducha šen. A když se podíváte, které houby dokáží nejlépe harmonizovat ducha šen, tak je to cordyceps, hericium a reishi. To jsou houby, které mají nejvýraznější účinek na harmonizaci naší psychiky. Czyli anshen, czyli harmonizowanie shen, uspokojenie shen i grzyby, które mają największą skłonność do uspokojenia shen, jest to cordyceps, hericium i reishi. Tak, teď asi možná řeknu nejdůležitější myšlenku nebo myšlenky dnešního dne, tak si připravte tušky. Pokud to hodně zjednoduším, tak nemoc je pouze nerovnováha mezi jinovou a yangovou energií. Czyli teraz powiem najważniejszą myśl dzisiejszego wieczoru. Przygotujcie sobie długopisy. Jeśli to uprościmy, to choroba to jest brak równowagi między energią yin i yang. Yin a yang są takowe dwie uniwersalne siły, nebo możemy spíš říct principy, które obsahuje każda wiec, każdy jew. Czyli yin i yang to są dwie uniwersalne siły, takie jak gdyby podstawy, które każda rzecz, każde zjawisko w sobie posiada. Oni nie mogą bez siebie egzystować, ale na drugą stronę się całkiem nesnáší. A tak się snaží jeden na druhým neustále převážit, neustále získat výhodu nad tím druhým. Bez siebie žít nemohou, ale radši se neznošou, čili probují jeden na druhým, jak kdyby zdobyť převáhu. A tato snaha o převážení toho jednoho prvku nad druhým vytváří v přírodě takové křehkou rovnováhu a neustále se přirozeně střídají. Čili v naší přírodě, či v přírodě dochodzi do takové kruché rovnováhy, kde je, se to změní vlastně ta převaga jednego albo druhého elementu. Proto můžeme pozorovat střídání dne a noci, kdy ve dne převažuje ta yangová energie, v noci jinová, proto máme střídání ročních období, léto je yang, zima je yin. I to máme tutaj změny dní i noci, kde dzień jest yang, a noc yin, a takže změna půl roku, kde zima yin, a lato yang. I náš lidský život je takový jeden velký yin-yangový cyklus. Když jsme mladí... Naše życie to całe taki cykl yin i yang. Když jsme mladí, tak jsme plní síly, jsme hodně plodní, hodně energičtí, rádi se vypravujeme do světa, to znamená, to je období yangové. Čili jak jesteśmy młodzi, máme plno energii, jesteśmy płodni, chętnie wyjeżdżamy jak gdyby w świat, więc mamy mnóstwo tej energii yang. A když jsme někdy po tom 38. roce života, tak přecházíme do toho jinového období. A tam bychom měli zpomalit, tam bychom měli více meditovat, více žít rodinou, více žít sami se sebou, ale už ne tolik do světa. Czyli później, gdy mija 38. rok życia, mamy być bardziej yin, mamy bardziej żyć rodziną, mamy czyli myśleć o sobie, ale już nie tak być otwartym na świat. To jest zajmowa myślenka, protože nie wszyscy ludzie chcieli toto przyrodni prawidło, które nam wytworzyła przyroda, možná Bóg, tak to nechtějí pochopit a chtějí neustále žít v tom yangovém období. Proto třeba v 60. skáčí bungee jumping a dělají různé extrémní sporty. No i vlastně množstvo lidí, jak kdyby
nie myśli o tym, że to jest taka jest przyroda i tak właściwie powinniśmy być i mnóstwo ludzi w wieku 60 lat jeszcze spróbuje sporty ekstremalne, bungee jumping czy jakieś no, takie rzeczy i nie myśli, że przyroda jest jakby nastawiona troszkę inaczej. Ale nad těmito přírodními zákonitostmi nemůžeme nikdy vyhrát. Ten život nás stejně dotlačí do toho jinového období. Můžeme si třeba zlomit nohu a pak už nebudeme moct skákat bungee jumping. Prostě něco přijde, co ten život zpomalí, co nás dotlačí do toho jinového období. A proto je lepší se tím přírodním cyklům přizpůsobit a pak váš život bude zdravý a ve zdraví se dožijete vysokého věku. Czyli zwalczyć nie będziemy, nie da się walczyć z siłami przyrody, z prawem natury i zawsze będzie coś, co nam to życie jak gdyby do tej fazy yin nas zmusi, czy to będzie złamana noga i wtedy nie będziemy mogli skoczyć już więcej na z bungee i coś, i im szybciej to zrozumiemy i będziemy żyć jak gdyby w tym cyklu już yin, będziemy zdrowsi. Tady vidíte takový prastarý symbol pro yin a yang a je na něm vidět krásně, vidět, když ten jeden narůstá, když třeba ta yinová, to je ta černá kapka, když se začne zvětšovat, zmohutňovat, tak už v ní začne být, když dosáhne svého maxima, tak v ní je zárodek té yangové energie a pak se změní v tu yangovou energii a ta yangová energie zase narůstá a když už je v maximálním kulminaci, tak v ní je už ta yin a zase se změní ve svůj protiklad. Čili tu vidíme ten starý rysunek změny yin yang, jak yin narastá, to vtedy jak kdyby je coraz mniej yang, až v pevném momentě přechodí v či změnit, začíná přechodí jedno v druhé, no i tak celý cykl. Trošku mám pocit, že nám tady chybí nějaké stránky. Tak já teďka... Mám tady... Dobrý, tady to je tohle správně. Náš organismus, tyto yin-yangové cykly neustále probíhají i v našem organismu. Právě teď na mnoha místech v našem organismu dochází k převažování yin nad yangem a naopak. Ten cały cykl też dotyczy naszego organizmu i właśnie w chwili obecnej dochodzi w jednym momencie jest do wzrostu yin, w innym do wzrostu yang i na opak. Ale nasz organizmus ma úžasną samoregulační schopność a dzięki tejto schopności neustále tlačí tu yin a ten yang ke středu, k rovnováze, můžeme říct ke zlaté střední cestě. Ale nasz organizm ma wspaniałą zdolność do samoregulacji, gdzie ten naciska yin i yang do tego środka, do tej równowagi. Západní medicína má proto název homeostáza, ale zas není to úplně stejný, není to totožný. W medycynie zachodniej mówimy na to homeostaza, ale nie jest to całkowicie to samo. Když třeba budete jíst hodně pálivá jídla, budete sledovat zprávy o koronavirové situaci nebo hrát na počítači nějaké bojové hry, tak váš život bude hodně yangový. Jestli budete państwo jíst bardzo ostré jedzenie, oglądać wiadomości polityce czy koronawirusie, będziecie grać gry bojowe na komputerze, tak będziecie oczywiście bardziej yang. Pokud ale budete jenom leżeć, pokud pořád budete jíst zmrzlinu a sledovat mexické telenovely, tak budete více yinoví. A jeśli będziecie tylko państwo leżeć, jeść lody i beczeć u meksykańskich telenoveli, tak będziecie bardziej yin. A náš organismus se tyto výkyvy neustále snaží regulovat. Třeba tím, že když budete sledovat, jak narůstá počet covidových pacientů, tak se u toho spotíte a tím se ochladíte a zmenšíte
yangu energii. Czyli nasz organizm stale te wychylenia stara się regulować i Państwo, jeżeli będziecie teraz oglądać czy wiadomości na temat koronawirusa, tak przy tym można się Państwo spocicie, a tym samym ochłodzicie i zmniejszy się poziom yang. Pokud ale ten yang, ten výkyv toho yangu, té yangové energie nebo té jinové energie překročí určitou hranici, kdy to tělo už nezvládne regulovat, tak nastává nemoc. Tady to vidíte, tam ta prostřední čára, to je ta zlatá střední cesta, po které bychom měli jít. Pokud ale jdeme příliš na sever, nahoru, tak se náš život stává yangový. Pokud děláme spíš ty jinové věci, tak se stává jinovým. A ty dvě rovnoběžné čáry, to je hranice mezi zdravím a nemocí. Když jsme příliš yangoví a překročíme tu hranici, jsme nemocní. Čili jeżeli to vychylenie jest jak gdyby zbyt mocne albo w jedną, albo w drugą stronę, to wtedy powstaje choroba. Czyli zdrowie jest ten środek tego wykresu, gdzie właśnie te delikatne tylko wychylenia, a w momencie, kiedy dojdzie do bardzo znacznego wychylenia, dochodzi do choroby. A to jest stav, když już to nasze tělo nezvládne samo regulować. A pak musí přijít nějaký zásah zvenku, nějaká léčba. A na rovinu je úplně jedno, jestli to bude léčba antibiotiky, kortikoidy, bylinkami, houbami, akupunkturou. Ten princip je vždycky stejný. Zatlačit tu yangovou nebo jinovou energii zpátky ke středu. A kiedy dojdzie do zbytniego wychylenia, organizm nie jest już w stanie sam jak gdyby wrócić do tego złotego środka i wtedy potrzebujemy coś, jakiś ingerencję z zewnątrz, który, czy to będzie antybiotyk, zioła, kortykoidy, czy akupunktura i to wtedy jak gdyby wróci do tego, musi wrócić coś do tej równowagi. Zase tak úplně jedno to teda není, protože třeba ty antibiotika to většinou přeženou na druhou stranu. Ona to nenatlačí, ten yang, ten zánět k tomu středu, ale přeženou to ještě na druhou stranu a to tělo třeba příliš ochladí. To oczywiście nie jest jedno, bo na przykład antybiotyki mogą nie wrócą do równowagi, ale mogą ciało jeszcze bardziej ochłodzić, czyli wyjść z powrotem jak gdyby poza tą równowagę. Zase na drugą stronę, abychom byli sprawiedliwi, tak są stawy, gdy je lepší využít antybiotyka než akupunkturu nebo bylinky. Ale oczywiście musimy być sprawiedliwi, że są stany, gdzie lepsze będą antybiotyki niż akupunktura czy zioła. Tak a teďka, jestli si wspomnete, jak jsme před chvilkou mluvili o těch charakteristikách hub, tak jsme si říkali, že houby jsou sladké, což je o slezině. Říkali jsme si, že jsou teplotně neutrální, to znamená, slezina to je ten střed našeho těla. Houby jsou také teplotně neutrální, což je zase ten střed. A tropismus mají také ke slezině, ke středu. To znamená... Jak mówiliśmy o tych cechach charakterystycznych grzybów, no to mówiliśmy, że mają związek tropizm ze śledzioną, czyli środkiem, są neutralne, czyli również środek. A na to mi krásně vidět, że ty houby tlačí tu energii ke středu. A je jedno, jestli se jedná spíš o tu energii yangovou nebo o tu energii jinovou. Vždycky tu energii tlačí ke středu. Czyli jak widzimy jest to, że grzyby właśnie mają tą skłonność do wyrównania tego do środka złotego i czy to jest jedno, czy to jest yangowa, czy tam yang, czy ying, ale zawsze jest to, że naciska do środka, równoważy do środka. To znaczy, trzeba były inne recepty, ty to tlačí většinou jenom na jednu stranu, to znamená posilují buď to yang, nebo posilují buď to yin. A dělají to líp než ty houby, jsou intenzivnější v tomto účinku. Houby to dělají pomaleji, ale řeší to z obou stran. A to je kouzlo těch hub,
To je takový hlavní účinek těch hub. Můžeme je použít u širokého spektra rozličných, různorodých a často protikladných nemocí. Mieszanki ziołowe czy zioła są, mają silniejszy efekt, ale działają najczęściej w jedną stronę, czyli albo w stronę yin, albo w stronę yang, a grzyby właśnie mają takie, są wolniejsze, mają mniej agresywne działanie, ale zawsze do tego środka i możemy je użyć w większości, w innych, czy w szerszych przypadkach, również jak gdyby przeciwstawnych zachorowań. To znamená jinými slovy, neustále vyrovnávají yin a yang v našem organismu. Čili stále vyrovnují yin i yang v našem organismu. Tohle jsou témata, o kterých bychom mohli hovořit hodiny, těch pohledů na fungování vitál, nebo medicinálních hub v našem organismu je mnohem více. Čínská medicína třeba vidí člověka jako cibuli. Jo? To znamená, vidí jeho imunitu nebo tu obranu, tu obrany schopnost jako cibuli. A teďka přijde patogen a jeho cílem je dostat se do našich hlubokých vrstev, tam se usídlit a vyčerpávat z nás naši energii. Ale než se tam dostane, tak musí projít různými vrstvami. A v každé vrstvě funguje trošku jiný mechanismus obrany. Můžu? Że jest więcej spojrzeń oczywiście na grzyby i medycynę chińską i wiemy, że medycyna chińska widzi człowieka jako cebulę, że tak powiem to prosto, czyli jest więcej warstw, gdzie właśnie jak gdyby ten patogen, który przechodzi przez różne warstwy jak cebulę do środka i jak gdyby no, inne działanie jest w każdej tej warstwie cebuli. Mhm. A asi to sami znáte, když dostanete nějakou virózu, tak většinou první reakce je taková, že se to tělo stáhne, uzavřou se pory, aby tam ten patogen neprošel. To je první stupeň. Druhý stupeň je takový, že on projde. To czyli pierwszy stopień jest, gdy zaatakuje nas patogen, że zamkną się pory, że ściągnie się jak gdyby skóra i żeby to zablokować patogen w tej pierwszej warstwie. Pokud patogen jest silny, albo my jesteśmy dostatecznie odolni, tak projde do dalszej warstwy, a tam już zaczyna pořádný boj, pořádná rzeźba. Tam stoupne strasznie rychle teplota, mamy horeczku, zaczynamy się hodnie potit, abyśmy ten patogen wyłączyli ven a tak dalej. Czyli jeżeli patogen przejdzie przez tą pierwszą warstwę, wtedy z powodu być może naszego osłabienia, czy on jest jak gdyby bardzo silny, to wtedy dochodzi do walki, do organizm się broni, dojdzie do gorączki, no i silnych objawów. A pak są dalsze warstwy, a cílem toho patogenu je dostat se opravdu do té hloubky, k těm orgánům, a tam v klidu žít a čerpat naši energii. A v drtivé většině případů to skončí v těchto prvních dvou vrstvách. Pokud se patogen dostane do hloubky, tak už to je pro nás opravdu špatné a tam začínají různé problémy typu autoimunitních onemocnění anebo toho, co se v čínské medicíně nazývá skrytý patogen, latentní patogen. Czyli jeżeli organizm przejdzie przez te dwie, najczęściej zostaje w tych dwóch zewnętrznych warstwach, natomiast celem patogenu jest, żeby wejść do wnętrza, do organów. No i wtedy jak gdyby to już jest problem, bo to, co mówimy w medycynie chińskiej jako przetrwały patogen. A przykładem... To są procesy autoimmunologiczne na przykład. Takým příkladem je třeba chronická borelioza nebo chlamídie, ale můžou to být i chřipkové viry. Možná jste se setkali i s lidmi, kteří mají problémy po covidu, tak ten postcovidový syndrom. Tak to je všechno, co bychom mohli nazvat tím skrytým patogenem většinou. Ten přetrvalý patogen, ten ukrytý patogen, to mohou být převlekla borelioza, chlamydioza, ten postkoronawirowy syndrom,
I to wszystko to nazywamy właśnie tym przetrwałym patogenem. A jedním z kouzel hub je to, že dokáží vyvětrávat, vytlačovat ten patogen ukrytý v těch hlubokých vrstvách ven. A jednym z takich właśnie cudownych działań grzybów jest to, że one są w stanie jak gdyby wyciskać ten patogen czy z tych głębokich warstw na zewnątrz, w stronę powierzchni. Asi najlepší v tomto je houba Coriolus, o které budeme příště mluvit. A to se právě používá u různých borelios, chlamydii, candidos a podobně. Czyli najlepsza do tego jest Coelius, o którym będziemy później mówić, i ona jest najlepsza do używania Borelios, Chlamydios i tak dalej. Tak, teď już się blížíme ke konci tej teoretycznej części. Teď se jenom podíváme krátce na formu užívání medicinálních hub. Teraz wkrótce już jesteśmy końcem tej części teoretycznej. Spójrzmy na formę stosowania grzybów leczniczych. Jak jsme si říkali, houby je třeba zpracovat předtím, než je budeme užívat. V surovém stavu ty houby nelze moc užívat. Je to proto, že ty buňky jsou z toho chitinu a je potřeba nejdřív tu chitinovou schránku narušit. Čili mówimy, že te świeże vlastně, či surové nepovinny být užívané, bo potřebujeme jak kdyby narušit, je jakoś opracovat, a żeby naruszyć tą strukturę chitiny, żeby dostać się do tych substancji aktywnych. Jeden ze sposobů je, že si z hub, tradičně se to tak dělalo, budeme dělat odvary, to znamená houby budeme půl hodiny vařit a ten odvar pak budeme popíjet. U některých hub to jde i tak, že krom toho popíjení budeme sníme i tu houbu. U některých to nejde, třeba u rejši to nejde, protože je hodně dřevitá. Czyli możemy najczęściej stosować wywary, które jak gdyby ten u niektórych grzybów na przykład jak niektórych możemy jeść też również, ale u niektórych jak na przykład reishi to nie jesteśmy w stanie, bo jest taka bardzo drzewiasta. Dalším takovým způsobem zpracování je to, že se sušená houba rozemele takovým zvláštním způsobem, kterému se říká shell broken, na velmi jemný prášek, tím se naruší ten chitinový obal, zase můžeme takto houby užívat. Innym sposobem jest mielenie, że taki shell broken, taki proszek, gdzie wtedy się naruszy tą strukturę chityny i wtedy możemy używać ten, mamy dostęp do substancji aktywnych. No a pak jsou ještě další možnosti, jako třeba vyrábět z hub tinktury, alkoholové tinktury, což se dělá třeba v jalomedice, anebo třeba liofilizací, zmražováním a podobně. No a jiné metody to jsou tvoření jakichś alkoholových nalévek a takže liofilizace, čili zamražání. Nicméně v praxi, pro terapeutickou praxi, je asi nejlepší způsob zpracování horkovodní extrakcí. Nejlepší je dla tradiční metoda gorącej extrakcí. A to ze dvou důvodů, jak to tady máte vypsané. Za prvé zvýší se biologická dostupnost účinných látek, to znamená tím, jak se prolomí ta chitinová bariéra. Czyli są te dwie powody przemawiające za tą stacją, co widzimy, zwiększy się biologiczna dostępność substancji aktywnych, przełamuje się tą barierę chitynową. A za drugie zwiększy się koncentrację uczynnych látek w tym ekstraktu. Houbový prášek běžně, to znamená, když vezmete houbu, usušíte ji, uděláte z ní prášek, tak v tom prášku je asi 0,5 až 3% těch polysacharidů, těch hlavních účinných látek, ale v extraktu běžně máte kolem 30, 40, 50% polysacharidů. Čili tím druhým povodem je vyšší koncentrace substancí aktivních v tom výčinku,
gdzie sproszkowane surowe grzyby, czyli bez tej ekstrakcji, mają tam 0,5 do 3% polisacharydów w porównaniu z wyciągiem, który jest po tej ekstrakcji, gdzie jest już zawiera około 30% polisacharydów. Já mám tady takovou ještě takovou poznámku. Na Mykomedice najdete třeba rejši, která má 30% polysacharidů, stejně jako většina ostatních hub, ale rejši také, která má 50% polysacharidů. Aha. Czyli my mamy, mam tak właśnie na stronie, czy dostępny wyciąg z rejsi, tak, który standardowo ma 30%, ale mamy też, który jest 50%. Człowieka by lákala myślenka, że czym więcej tych polysacharydów, tym lepszy účinek, tym to bude silniejszy. Tato myślenka ale není úplně prawdziwa. Czyli jak gdyby pomysłem na to było to, że jak gdyby im bardziej jest większa koncentracja, tym będzie bardziej skuteczna ta mieszanka, ale nie jest to do końca prawda. Vemte si, że w tej hołubie jest taki koktajl różnych účinných látek. Ty polisachary są jedna část, sice hodně důležitá, ale jenom jedna část. A teďka, když budete zvyšovat koncentraci těch polysacharidů, tak to bude vždycky na úkor těch ostatních účinných látek. Ale zwróćcie uwagę, że grzyby nie mają tylko polisacharydów, ale też inne substancje. I im będzie więcej tych polisacharydów, tym będzie mniej innych tych działań, substancji aktywnych. Já bych nejraději léčil lidi tím, že budou jíst sušené houby, třeba odvary, ale museli by jich sníst hrozně moc, aby jsem dosáhnul kýženého terapeutického efektu. A to myslím, že by zatížilo jejich trávicí systém. Že pevně z punktu vidění, jak kdyby tutaj byłoby najlepsze, żeby ludzie jedli całe grzyby, jak gdyby takie dokładnie w tej formie, jakie są, no ale wtedy by musiał jeść mnóstwo tych, czy wielkie ilości, które byłyby to było obciążenie dla układu trawiennego. Podle mojego názoru jest teda 30% ekstrakt takovým optimálním kompromisem, kdy se to spektrum, ten poměr účinných látek blíží surové houbě, ale zároveň ty důležité učené látky jsou v poměrně vysoké koncentraci. Czyli według mnie takim, że tak powiem, optymalnym stężeniem czy koncentracją będzie około 30%, gdzie jest z jednej strony bliżej jak gdyby surowemu grzybu, ale z drugiej strony no, ta koncentracja tych substancji czynnych, tych aktywnych jest wystarczająca. To znamená, u drtivé většiny zdravotních problémů, včetně těch nejzávažnějších, používám tu koncentraci 30%. Čili u większości, zdecydowanej większości problémů, kteří se do mě pacienti zgłaszają, užívám té koncentraci 30%. Teď se ještě krátce zmíním o dávkování medicinálních hub a o době užívání. Pokud chceme užívat... Ještě tylko krótko zwrócę uwagę na dawkowanie. Pokud chceme houby užívat spíše preventivně, tak doporučuji užívat. Mluvím teďka o těch extraktech, medicinálních hub, těch 30%, tak pokud chci působit preventivně, tak doporučuji užívat 1 gram na den, což jsou 2 kapsle. Pokud jsou to lehčí... Mówimy teraz o tych koncentracjach 30%, czyli tak mniej więcej, jeżeli chcemy zapobiegawczo, to tak mniej więcej 1 gram, czyli 2 kapsułki. Pokud są jakieś lekcie nemocy, tak 2 gramy, 4 kapsle, a pokud są nemocy ważne, tak 3 aż 5 gramów. Czyli no jeżeli to są lekkie schorzenia, no to wtedy 2 gramy, a jeśli są to poważne, no to 3 do 5 gramów. Víc jak 5 gramów většinou nemá smysl. Gdyby człowiek użył 10 gramów, ono se nic nestane, ale ten terapeutický efekt se většinou nezvýší. Takže v praxi nikdy nedávám víc jak 5 gramów.
Czyli teoretycznie można by było dać 10 gramów, no ale to właściwie nic nie da, więc ja nigdy nie daję więcej niż 5 gramów. Většinou používám většinou dvě až tři houby v jeden čas a tato dávka je pro všechny ty houby. Jo, to znamená, pokud bych chtěl preventivně používat cordyceps a reishi, tak cordyceps dám třeba jednu kapsli ráno a reishi jednu kapsli večer, což je jeden gram. Jako ten jeden gram, promiňte, to by bylo jako pro všechny dohromady. Dávka, co jsem tady řekl, na tohle dávka na den a je pro všechny houby dohromady. Tak, tak, čili to chodí o to, že ta, jak kdyby ten jeden či dva gramy, to dotyczy wszystkich grzybów. Jeżeli bym chciał na przykład dać reishi i cordyceps stosować, no to wtedy by była jedna kapsułka rano, czyli byśmy mieli ten jeden gram zapobiegawczo na dzień, czyli dwie kapsułki na dzień, czyli jedna kapsułka cordycepsu i jedna kapsułka reishi, jedna rano, jedna wieczór. U dzieci se ta dawka przymierzenie zniżuje podle wieku. Třeba houby dáváme už hodně malinkým dětem od pár měsíců. Tam většinou třeba dáváme na špičku nože toho extraktu jenom jednou denně. Čili no, potom według dzieci się to oczywiście obniża według dawki. U małych takich kilkomiesięcznych niemowląt możemy dawać tylko tam na końcu noża czy łyżeczki. Velmi důležité je tady to pravidlo 5 dní užívat, 2 dny pauza. Pokud houby používám u problémů, které souvisí s imunitním systémem, což na rovinu jsou skoro všechny, i diabetes souvisí s naší imunitou, tak je dobré dodržovat toto pravidlo, protože houby mohou jakoby ten imunitní systém zahltit, unavit. A proto je dobré vždycky ty 2 dny v týdnu vynechat a po té přestávce ta imunita dostane zase takový impuls pro to, aby se jako hodně probudila. Já jsem dřív toto pravidlo nepoužíval před nějakými 8 roky a dával jsem přestávku třeba po 3 měsících na 1 týden, což je taky dobrý, ale myslím, že takto užívat houby je efektivnější. Czyli bardzo ważna jest reguła tych 5 dni i 2 dni przerwy. Większość właśnie, ponieważ stosujemy ją w większości chorób jako taki immunomodulator, czy jak zmieni naszą odporność, to jest jakiś tam wpływ, ucisk, czy tam jakiś na nasz układ odpornościowy. Dlatego te ważne są te 2 dni przerwy, żeby ten jak gdyby ten układ odpornościowy mógł troszkę odpocząć od tych grzybów. Wcześniej nie używałem tej reguły i stosowałem przez dłuższy okres czasu, na przykład kilka miesięcy, 3 miesiące, jedną substancję, ale myślę, że to nie był jednak jakieś poprawne podejście. Houby je dobré używać na laczno. Je tam takové pravidlo, užívat je buď to minimální odstup od jídla by měl být 30 minut před jídlem nebo třeba 1 hodinu po jídle. Čili grzyby powinniśmy używać na czczo, czyli 30 minut před jedzeniem albo najwcześniej 1 godzinę po jedzeniu. Můžeme zapíjet vodou nebo slabým čajem, ty kapsle lze i vysypat a rozmíchat je třeba v nějakém nápoji a vypít je. Czyli możemy popijać wodą, słabą herbatą, możemy wysypać te kapsułki, no i to jakoś zmieszać z tym płynem. W praxi jsem vypozoroval, že houby účinkují lépe u lidí, kteří žijí podle pravidel čínské medicíny. Týká se to hlavně stravování, ale nejenom stravování, kteří prostě dodržují zdravý životní styl. U těch lidí, když jedí pravidelně, jedí kvalitní potraviny, nejedí příliš, tak u těch lidí ty houby fungují lépe. Hůře fungují u lidí, kteří se třeba nestravují dobře, kteří k snídani si dají pivo, k obědu buček a k večeři ještě něco dalšího hroznýho. Tak u těch lidí to pak funguje hůř. Zwróciłem uwagę, że
grzyby działają lepiej u ludzi, którzy jak gdyby prowadzą prawidłowy styl życia według, czy tam starają się według medycyny chińskiej, czyli jedzą regularne posiłki, zrównoważone i u nich te grzyby działają lepiej, gorzej u tych, co jedzą boczek na kolację i generalnie niezdrowo się odżywiają. Nejsem taky příliš rád, když lidé užívají příliš třeba doplňků stravy nebo příliš bylinek, příliš hub. V jeden čas lepší je užívat jeden produkt v jeden čas, abychom tělu dávali jasnou informaci, co po něm chceme, aby udělalo. Když budete užívat tři huby a čtyři byliny a k tomu ještě nějaká antibiotika a nějaké další léky, tak v tom těle bude hrozný chaos. A v lepším případě se nestane vůbec nic. V horším případě si můžeme i uškodit. Vidím to třeba, když ke mně přijde nějaká babička, užívá třeba 15 léků. Jo? A to už pak člověk neví, co to v tom těle dělá. Ja jestem przeciwny, żeby organizm jak gdyby przyjmował zbyt dużo dodatku i różnych substancji leczniczych, tych wszystkich dodatków pokarmowych różnych, że wtedy organizm jak gdyby nie wie, co dokładnie jak gdyby ma w tym chaos, co jak gdyby, co my od niego chcemy. Że na przykład jest wtedy, żeby to, jeżeli stosujemy trzy grzyby plus jeszcze do tego cztery jakieś jeszcze suplementy diety, to wtedy organizm nie bardzo to jest w stanie, myślę, jak gdyby zrozumieć, co my od niego chcemy. Jeżeli na przykład mamy pacjentkę, babcię, która bierze 15 leków i do tego jeszcze grzyby, no to to te działanie tego wszystkiego na pewno jest ograniczone. Vždycky dostávám od pacientů otázku, a jak dlouho budu muset houby užívat? Tak mohl bych říct, že do odeznění těch problémů, ale mám takové pravidlo, vždycky, ať už se to týká bylin nebo hub, tak do 2 do 3 měsíců musí vidět nějaké zlepšení. Pokud nevidí, tak většinou měním léčbu. Ono to může trvat rok, ale do těch 2-3 měsíců musí vidět zlepšení. Często pacjenci mnie się pytają, czy wszyscy się mnie pytają, jak długo mam te grzyby używać, daną substancję, no więc ja uważam, na najlepiej oczywiście by było do ustąpienia objawów, natomiast myślę, że po 2-3 miesiącach musi być już widoczna jakaś poprawa. Można grzyby, można substancje stosować dłużej, ale po 2-3 miesiącach musi już być widoczna poprawa. Ono niekiedy naprawdę ta leczba może trwać klidnie rok. Já to uvedu takový příklad třeba herpetické viry, což je takový typický příklad skrytého patogenu. Tak ono opravdu člověku se třeba uleví, jenže za pár měsíců se ten problém objeví znova a tam u těchto problémů nevíme, jak jsme úspěšní. Takže v těchto případech většinou je třeba užívat houby dlouho, ale klidně v nějakých nízkých dávkách. Czyli przykładem tego jest na przykład, że leczenie może trwać dłużej i rok i to są wszystkie wirusy z herpes. Po kilku miesiącach już dochodzi do poprawy, ale jeżeli wtedy jakby odstawimy te leki, to dochodzi do nawrotu, dolegliwości. No więc dlatego te substancje te musimy stosować długo. Hrozně důležitá hub je kvalita. Protože, jak asi víte, houby do sebe lehce natáhnou různé škodlivé látky, ať už pesticidy nebo těžké kovy, nebo třeba radioaktivitu. Vy, co jste mého věku, tak víte, že když bouchl v Rusku Černobyl, tak lidé, to byla doba, kdy lidé sbírali houby a ty houby byly plné radioaktivity. Czyli bardzo ważna jest jakość. Wiemy, że grzyby łatwo pochłaniają substancje szkodliwe, trzeba bardzo na to uważać. Kiedyś jak właśnie wybuchła elektrownia atomowa w Czarnobylu, to wtedy ludzie zbierali, czy wcześniej zbierali grzyby, a one bardzo jak gdyby wchłaniają substancje radioaktywne. I drtivá většina hub, nebo medicinálních hub, które se w Europie prodávají, tak pochází z Číny. A určitě víte, že Číňani jsou velmi dobří obchodníci a ne vždycky čestní obchodníci,
A v Číně se dají koupit produkty levné, ale nekvalitní, ale také se tam dají koupit produkty drahé a kvalitní. Czyli zdecydowana większość tych substancji, które się sprzedaje w Europie, pochodzą z Chin, a wiemy, że Chińczycy to są wspaniali handlowcy i są w stanie jak gdyby sprzedać rzeczy tanie, które nie mają dobrej jakości, ale mają również rzeczy drogie, które mają, posiadają dobrą jakość. A houby nam mają pomagać, mają nas leczyć, a nie nas zanášet dalszymi szpatnymi látkami. A proto zaprvé Mycomedica spolupracuje už s ověřenými pěstiteli hub a dodavateli hub, ale zároveň všechny houby, které přijdou do Evropy, tak se musí, než se dostanou do prodeje, testovat v německé nezávislé laboratoři Agrolab a testují se na více jak 300 látek, škodlivých látek. Mm-hmm. Czyli my współpracujemy, czyli Mycomedica z takimi uczciwymi i produktami, które są dobrej jakości, ale i tak te, że tak powiem, te produkty, które są przywożone do Europy, muszą przejść kontrolę i istnieje takie właśnie laboratorium Agrolab w Niemczech, które bada 300 tych substancji aktywnych. Škodlivých, které jsou všechny jaké škodlivé ty substanci. A Mycomedica jde ještě dál a netestuje houby jenom na ty škodlivé substance, ale testuje je, jestli obsahují i ty důležité účinné látky. To myslím, že jsme jediní výrobci v Evropě, kteří to dělají. Potřebujeme vědět, jestli ta houba obsahuje ty správné polysacharidy a ne třeba polysacharidy z nějakého substrátu nebo něčeho, co do toho nějaký čínský vykup přimíchal. Takovým dobrým trikem v Číně bylo, nevím, jestli to dneska ještě funguje, že do těch hub přimíchali škrob z brambor. A běžná laboratoř v Čechách to nepozná. Polysacharid jako polysacharid. Ale ten efekt pak se velmi výrazně snižuje. My jako Mycomedica nie kontrolujemy tylko ilość substancji szkodliwych, ale także sprawdzamy poziom tych substancji aktywnych. Czyli no bo to nie jest tak, że polisacharyd to każdy polisacharyd, czy rzeczywiście to są te, czy nie ma jakichś tych właśnie dodatkowych z substratu, czyli z tego podłoża, w którym ta grzybnia rośnie, a była taka sytuacja, że gdzieś w jakiejś mieszance były dodawana skrobia z ziemniaków, czyli po prostu jak gdyby, które laboratorium mogło jako polisacharyd, czyli polisacharyd, a nie było w stanie jak gdyby sprawdzić, który to jest, czy to jest ten właściwy, czy nie. Mhm. Tady máte ještě takovou tabulku, na czym se jednotlivé houby pěstují. Jsou to většinou různé substráty, tady je přesné složení těch substrátů a tady je zajímavé, že jsou tři houby, které se opravdu stále ještě jakoby pěstují nebo sbírají v přírodě. Jo, Coriolus, Chaga a Polyporus. No a pak tady je taková výjimka Cordyceps, který se pěstuje trošku jinak. Já to o něm ještě u Cordycepsu pak řeknu. Mhm. Czyli możecie się wrócić k temu slajdu? Czyli tutaj jeszcze jeden? Mm-hmm. Aha. Czyli tutaj jest, ta tabelka przedstawia, na jakich podłożach się hoduje dane grzyby, czyli tu jest właśnie to, co jest tutaj, ten skład, dokładnie jak to, żeby to spełniało jakieś standardy, czy te grzyby, a dalsi, tytka? Dalszy slajd. A trzy grzyby zbiera się w naturze, czyli Coriolus, Chaga i Polyporus, a inna uprawa jest Cordyceps, o którym powiem później. Nejsem jistý, co znamená przeciwskażania. To są kontraindikace? Kontraindikace. Už jsem tady zmiňoval, ty houby nemají příliš kontraindikací. Někdy občas se mi stává, že lidé, kteří mají slabší trávení, slabší trávicí systém, uslabenou slezinu, tak mají zpočátku užívání
lehké trávicí problémy, ale tam stačí, tím, jak jsou houby těžké, ale tam stačí většinou snížit tu dávku na pár dní, anebo ty houby zajíst a ty problémy většinou odezní. Czyli grzyby nie mają jakichś specjalnie dużo kontrprzeciwwskazań. Może się zdarzyć, że na początku jakby stosowania u ludzi z osłabionym trawieniem może dojść do jakichś tam lekkich przyznaków, ale jeżeli one będą zajadane albo jakaś tam zmniejszona dawka, to wtedy nie powinno być jakichś większych komplikacji. Alergie u hub są velmi wzácné. No, přestože člověk dneska může být alergický prakticky na cokoliv, tak já za svůj život jsem možná viděl, já nevím, 3 lidi, kteří měli alergie na medicinální houby, ale ani tam si nejsem jistý, že to byla alergie, která souvisela s užíváním houb. Alergie jsou vyjątkovo řádké. V celé mojí praktice spotkám se možná s 3 případkami, gdzie ludzie byli uczuleni na te lecznicze grzyby, ale też nie jestem pewny do końca, czy to było rzeczywiście z tego powodu. Občas se u hub, przy używaniu hub wyskytuje tak zwane Herx reakce. Jestli si pamatujete, jak jsem říkal, że to naše tělo je jako cibule a každá ta vrstva obrany schopnosti reaguje trochu jinak. A teďka ta houba vytlačuje ten patogen z toho nitra ven a zas musí procházet těmi vrstvami. A v každé té vrstvě jakoby spustí tu imunitní reakci, to znamená, může být i horečka, velmi často vidím různé výsevy na kůži, nebo často, zase tak často to nevidím. Je to speciálně u lidí, kteří trpí tím skrytým patogenem. Čili časem dochodzi do reakcji. To nazywa się Jarysia Herzheima, czyli to jest w przypadku, jeżeli ten grzyb wyciąga ten przetrwały patogen z tych wewnętrznych warstw, gdzie on przechodzi przez te kolejne warstwy na zewnątrz, dochodzi do aktywacji układu odpornościowego, może dojść do gorączki, do jakiejś wysypki na ciele, no ale nie jest to często widoczne. Bez problému, přestože na lahvičce, na té etiketě je napsáno, že se nemají užívat, že nemají užívat těhotné, tak bez problému lze užívat u těhotných, což třeba u bylin, tam jsem mnohem opatrnější, protože ty čínské byliny jsou většinou chuťově velmi výrazné a mohly by ovlivnit chuť mateřského mléka, a to dítě by to pak nechtělo a matka by musela přestat kojit. Toto u hub nehrozí, takže kojící bez problému, kdežto u těhotných tam jsem maximálně opatrný a obvykle houby nedávám, maximálně dávám rejši. Ale tu rejši zastávám velmi rád, protože ty účinky té rejši se velmi jakoby shodují s tím těhotenským stavem. Lecznicze grzyby są bezpieczne dla kobiet karmiących. Tutaj jest, że tak powiem, w przypadku i ciąży, i karmienia piersią z ziołami czy z mieszankami ziołowymi trzeba być bardzo ostrożnym. Tutaj nie trzeba być tak ostrożnym. Nie zmieniają smaku mleka u kobiet, więc to nie ma tego problemu. W ciąży raczej nie. No raczej tylko reishi, gdyż właśnie działanie reishi jakby jest zgodne z właściwie jakby przebiegiem ciąży czy z ciążą. Taka wyjątka, w ciotenstwie się nigdy nie smie użyć houba auricularia. Houby taki nie używam nigdy po transplantacjach, respektive najdřív rok po transplantacji, a zase s opatrností. Zas na druhou stránku nemám problém použít u lidí, kteří užívají nějaká imunosupresiva. Nemyslím teďka po transplantacích, ale při nějakých jiných zdravotních problémech. Jak jsem tam říkal na začátku, ty houby dokáží imunitu stimulovat, ale i imunitu tlumit. A imunosupresiva se používají právě ke tlumení imunity. A to ten organismus je tak chytrý, že dokáže na tu houbu zareagovat správně, to znamená tlumit tu imunitu.
Czyli nie stosować w ciąży nigdy auricularia, nie stosować po przeszczepach, czy ja stosuję dopiero najwcześniej bardzo ostrożnie i najwcześniej rok po przeszczepie narządu. No i właśnie jest to, że jak gdyby u wszystkich pacjentów nie boję się stosować jakichś leków, u pacjentów, którzy stosują leczenie obniżające odporność, no, które nie obniżają skuteczności tych innych leków. Obvykle houby nesnižují účinek ostatních léků bez problému. Samozřejmě jako terapeut nikdy pacientům neříkám, že mají vysadit nějaké léky, které jim přepsal jiný lékař. To mohou udělat pouze, pokud se s ním dohodnou, ale v drtivé většině případů mohou houby používat souběžně s těmi léky, pouze doporučuji užívat v nějaký jiný čas. No a že je lze používat i s onkologickou léčbou, o tom jsem už mluvil. Aha. Čili léky možná stosovat razem, či grzyby možná stosovat razem s jinými lékami, nie obniżają skuteczności tych innych leków. Zawsze nigdy nie mówię pacjentom, żeby nie brali danych leków przepisanych tradycyjnych przez innych lekarzy. Może w o innej porze, ale na to możliwe jest również stosowanie w chemio i radioterapii. Tak. Chcę chciał nieco říct, ale zapomniał sam co. Jo. Já jsem mluvil o tom, jak ty houby mají širokospektré účinky. A to je hrozně zvláštní. I v poradně máme poradnu na Mycomedica, já mám poradnu svoji a velmi často jsme překvapení, na co všechno ty houby fungují. Já nemám rád z nich dělat nějaký zázrak nebo nějaký všelek, ale fungují opravdu na velmi široké spektrum problémů a často protikladných problémů. Je to fascinujące czy zastanawiające się, jak szerokie spektrum działania mają grzyby. My mamy w tej naszej stronce Mycomedica mamy takie poradnia, taki link. No i tam właśnie często jest jak generalnie jestem tym zaskoczony, jakie wielkie, nie chcę robić, że to jak gdyby sprawiają cuda czy grzyby, ale często jak bardzo wielkie, szerokie spektrum i często w ogóle jak gdyby przeciwstawne problemy jeden grzyb jest w stanie rozwiązywać, jak gdyby problem leczyć. Tak.